Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Moi drodzy, odkryliśmy sobie w poprzednim odcinku garaż na Parku Narodowym, na obszarze Park Narodowy. To znacznie ułatwi naszą pracę. Myślałem, że w tym obszarze nie będziemy mieli żadnego garażu ani nic takiego. Ale widzę, że ten garaż chyba jest w budowie. Czy on jest aktywny? Ciężko powiedzieć. No zobaczmy, czy można do niego wejść już teraz. Możemy to zrobić. Powinniśmy móc to zrobić z poziomu mapy. Przejdź do garażu. O kurde, przeniosło mnie do zatoki. Zobaczmy, o co tu chodzi. Zarządzanie ładunkiem, deski, cegły, części zamienne do pojazdów. Znaczy ta część garażu wygląda jakby była w porządku. Odkryto garaż. Czekaj. Dobra, ja go musiałem odkryć. Nie mogłem do niego przejść z poziomu mapy, jeśli był nieodkryty. W porządku. Tą przyczepę zwiadowczą sobie gdzieś tutaj zostawię przy stacji i ona będzie sobie czekać, bo może będę gdzieś tam chciał jechać z paliwkiem dodatkowo, żeby gdzieś tam zostawić taką przyczepkę. Pewnie nie, ale niech sobie tutaj będzie. Odłączamy i już teraz możemy sobie przejść do garażu. Proszę bardzo. Niektóre funkcje garażu są zablokowane. Miejsca w garażu są zablokowane. O kurczę, wow, ale to fajnie wygląda, patrz. Nie wiem, czy tak było na poprzednich etapach gry, ale obecnie mam dostępne tylko jedno miejsce i mam zablokowany sklep. Co mi akurat nie przeszkadza, bo mam dużo świetnych ciężarówek kupionych już teraz. No i w zasadzie zastanawiam się, dlaczego to jest takie istotne, że te miejsca są zablokowane. Przecież mogę sobie wziąć ten samochód, opuścić garaż nim, przejść z powrotem do garażu i wyprowadzić kolejne auto, nie? Zastanawiam się, dlaczego to jest takie jakby ograniczenie potężne. Czy to w ogóle jest jakieś ograniczenie? Czy to nas jakoś mocno... No oj kurde, patrz, nie mogę się przenieść do tego garażu. Żeby się przenieść do garażu, muszę go kliknąć na mapie. To jakby nie jest domyślny garaż na Kolumbii Brytyjskiej. Ciekawe. Muszę sobie przejść tutaj i wybrać garaż i wtedy mogę się do niego przenieść, cyk. A że już w nim jestem, to mogę wybrać dowolny pojazd z mojego ekwipunku. I ostatnio żeśmy sobie odblokowali nowy silnik do ciężarówki, która pojawiła się na Kolumbii Brytyjskiej. Z tym, że nie wiem, czy będę miał ją tutaj. Zaraz zobaczymy. Kurde, sporo mam tych pojazdów. Wydaje mi się, że może być gdzieś wyprowadzony ten samochód na jakąś robótkę. Czekaj. Mamy poważne zadanie. Myślę, że tą wieżę, którą mamy zdobyć teraz, zdobędziemy szybciutko, ale okazuje się, że Mag Defense, do którego odblokowaliśmy część w poprzednich odcinkach, taką specjalną, to jest chyba ulepszenie silnika, trzeba będzie zdobyć właśnie na North Peak. Mam tutaj odpaloną interaktywną mapę i ten samochód, już sobie sprawdziłem, że znajduje się na jeziorze i musimy go... tutaj. Na North Peaku musimy go wyciągnąć i on jest tu. Tak, ciężarówka w potrzebie i to jest rzecz, którą bym chciał wykonać. Kurczę, szkoda tylko, że nie wiem, co do niego potrzebne jest. Okej, już wiem, sprawdziłem sobie na interaktywnej mapce. Potrzebujemy serwisowego centrum, znaczy musimy go dostarczyć do serwisowego centrum i chyba nie będzie trzeba go naprawiać. Ale tego nie wiem na pewno. Tak czy inaczej, spory kawałek do niego będzie trzeba pojechać. Tutaj mamy jeszcze koń roboczy elektrowni. Takie jakieś zadanko. I myślę, że mam już odpowiedni pojazd do wykonania tego zadania. Tu mamy... Tym sobie pojedziemy. A nie, to chciałem. Tutaj jest taki samochodzik. A to zaraz go wybierzemy. Kurczę, bo nie jestem na tej mapie. Byłem święcie przekonany, że ten Mag Defense już sobie odblokowałem, a tu proszę. Jeszcze go nie mam. Nie szkodzi. Odblokujemy go sobie, ale musimy jeszcze do ostatniej wieży pojechać, żeby nasze takie odkrywcze zadanie zaliczyć i wykonać. Więc zaznaczmy sobie miejsce, gdzie mamy dojechać. A tutaj będzie blisko chyba. 400 metrów w linii prostej i mamy całkiem jasną drogę do celu.
nie? Wziąłem sobie jakiś inny samochód zwiadowczy, żeby nie ciągle jednym i tym samym, aczkolwiek ten też jest bardzo dobry. Nie jest chyba taki szybki do pokonywania terenów jak tamten Roadster, ale jest równie stabilny, no i jak widzicie, mamy dużo paliwa, części naprawczych i w ogóle wszystkiego zapakowane na tym samochodzie, więc nie będzie problemu, żeby sobie przejechać. Natomiast jeśli chodzi o Mack Defense, samochód, pojazd, no jestem jego strasznie ciekawy. To jest druga ciężarówka dostępna na Kolumbii Brytyjskiej. Pierwszą sobie odblokowałem i tak szczerze mówiąc myślałem, że ta pierwsza to jest właśnie ta druga. I tak jakoś mi się ubzdurało, że no, myślałem, że mam ją już. Ale nic złego się nie dzieje. Zaraz sobie zobaczymy, co ostatni obszar nam odkryje, co nam ta nowa wieża odkryje. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś ciekawe rzeczy się tam pojawią. Tak czy inaczej, jestem nagrzany na tą ciężarówkę Mack Defense, zwłaszcza, że już mamy modyfikację do niej. Mega się cieszę. O, o, o. Powoli, powoli, powoli. I dojechaliśmy do celu. Teraz sobie zbadamy już ostatnią wieżę obserwacyjną. Pegasz, o kurde, tam jest jakieś coś ciekawego. Wyglądało jak jakaś hodowla ryb albo coś? Pokaż mi. Nie, zobaczcie takie. Tak, zgadłem. Znaczy, coś podobnego widziałem, jak byłem na Chorwacji. Też takie właśnie baseny, typowo dla ryb, dla hodowli ryb. No i mamy tu wieżę ciśnień do naprawy. O, proszę bardzo, tutaj mamy przebłyski z Ontario. Przetwórstwo odpadów. Tutaj coś na czas i cysterna zwiadowcza. Kurczę, na tej mapie jest bardzo dużo różnych cystern. Podoba mi się to. No to fajnie. Wiecie co? Super, odkryliśmy sobie wszystko, skończyliśmy misje zwiadowcze. Ja proponuję, zostawmy sobie tego autka tutaj, tego Herkulesa. Może się okazać, że któremuś z moich aut zabraknie tu paliwa i wtedy Herkules sobie zjedzie z pełnymi zbiornikami. Teraz przejdziemy sobie do Worona i mamy tutaj... No, nie wiem, czy on sobie poradzi z tym zadaniem, bo nie mam do niego wszystkich części modyfikacji. No ale spróbujmy. Może coś z tego będzie. Po drodze tam też mieliśmy cysternę i inne takie sprawy, więc powinien poradzić sobie całkiem nieźle. Mamy tutaj wyposażoną blokadę dyferencjału plus AWD, więc powinien być to dobry pojazd do tego zadania. No i mamy części naprawcze, które mogą się nawet nam nie przydać do tamtej misji. Najpierw zobaczymy sobie, którą drogą pojechać do tego miejsca, bo nasz pojazd znajduje się tutaj, czyli będziemy musieli pojechać sobie do miasta, ale tu będziemy musieli ominąć to rumowisko, tak się to mówi? Tu sobie pojedziemy, jakoś tak. O, tu będzie grube błoto. No tutaj na mapie widzę, że części rzeczy nie ma zaznaczonych, na przykład tu jest ogromny głaz. Tak, i pojedziemy sobie tutaj w ten sposób, bo tu jest taka trawka, na której będę miał dużo przyczepności i potem ten krzywy taki asfalt. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzedniego odcinka. Musimy sobie skręcić tutaj i ciśniemy. Jest to powolny samochód, więc dojazd mi trochę zajmie, ale użyję swoich YouTube'owych sztuczek, dzięki czemu za chwilę będziemy u celu. A co z tym gościem? Też pewnie mamy go gdzieś odholować. Zobaczmy zadanie, bo mam trochę części naprawczych, może byśmy mogli się zrzucić. Hej kierowco, w drodze do zakładu na mokradłach utknęła ciężarówka. To dobry sprzęt, ale ze mnie lichy kierowca. Pomóż mi, będę ci wisić przysługę. Okej, zobaczmy. Pokaż to zadanie. Dostarcz do pochylni zatoka. Orzesz ty, kurde, tak daleko? Naczepa złodzia? What the hell? Co ty? Znaczy co? Czekaj. To jest zamówienie specjalne? Nie, to nie jest, to jest inne zadanie. Cholera. Dobra. Koń roboczy elektrowni. To jest to zadanie. I to mamy dostarczyć. Napraw i zatankuj. O, i widzicie, teraz możemy sobie naprawić, a będę jechał czymś innym, to sobie zatankuję. No i czemu nie? A pewnie, że tak. Naprawimy sobie, proszę bardzo. I jeszcze mamy dużo części naprawczych.
Mógłbym się zrzucić z paliwem z mojej ciężarówki, bo po drodze i tak będziemy mijać stację paliw i paliwa powinno mi na spokojnie wystarczyć, więc zobaczmy, zatankuj. Ile mamy tu paliwa? 330 litrów maksymalnie, a możemy mu zatankować. Ty, on już jest pełny. No to czadzik, tyle nam paliwa spokojnie wystarczy do celu. I co dalej z nim? Mamy go gdzieś... Dostarcz do huty. Huta jest tutaj. Mogę go podholować do miasta co najwyżej teraz, bo jadę do ciężarówki w potrzebie tego zadania. Tamto zadanie interesuje mnie daleko bardziej niż to. Nie wiem, przy okazji sprawdzimy, czy ta ciężarówka nadaje się do holowania, bo mam obawy co do jej mocy. Ona nie jest ulepszona. Włącz silnik, teraz powinna odpalić. Z tego co wiem, do tej ciężarówki z tyłu jest ulepszenie, żeby mieć napęd na 4 koła. Ja chyba tego ulepszenia jeszcze nie odblokowałem. Tam jest na jakimś... na jakiejś mapie, na której jeszcze nie grałem. Ale jakoś sobie tutaj radzi, nawet mnie podgoniła przez chwilę. Oj, to będzie długa przeprawa. Niewiele brakowało. Chciałem ominąć tamte grząskie błoto i pojechałem trochę po kamieniu, ale zdradliwe. Zdradliwe to było. Dobrze, że zareagowałem w czas. Uff. No, ta ciężarówka ma znacznie lepszą trakcję. To tutaj mamy jedną dodatkową oś w stosunku do tamtego Internationala zwiadowczego, więc jest dużo lepiej pod tym względem. Ej, podoba mi się to, póki co ten flow nasz w wykonywaniu tych zadań, bo tutaj gdzieś sobie po drodze coś zrobię, tutaj sobie zrobię to, tutaj sobie zrobię tamto i potem się okaże, że zostaną same takie grube sprawy do ogarnięcia. Chociaż, jak dla mnie, misje z holowaniem są... ja je bardzo lubię, nie wiem jak wy... Lubię takie sprawy, gdzieś tam sobie zabrać samochód na pakę, wiesz, zaczepić go, tego typu sprawy. To jest to, ja to uwielbiam. I samoholowanie też jest spoko. Czasami nawet nie opłaca się brać samochodu na pakę, tylko lepiej go po prostu przeciągnąć, bo nieraz ta waga jest zbyt duża danego auta w stosunku do tego, który holuje, no i robi się problem. Ale tutaj chyba sobie poradzimy mega, mega dobrze. I mamy ten nierówny asfalt. No i jeśli chodzi o holowanie, ten samochód poradził sobie całkiem nieźle. Jeszcze nie odblokowałem sobie do niego modyfikacji, a już, no, wygląda obiecująco. Jeśli chodzi o spalanie, także wypadło całkiem nieźle. Spodziewałem się, że wystarczy mi tego paliwa, aż dojadę do największego miasta na North Peak. Moim zdaniem ten obszar powinien nazywać się Zatoka Duncana, a tamten powinien nazywać się North Peak, bo peak to po angielsku znaczy szczyt. No i tam są same szczyty, nie? Tutaj nie ma aż tak dużo tych szczytów, że tak powiem. Ale z kolei tam jest zatoka... Nie. Tu jest zatoka, a tam jest bardziej taka jakby rzeka, nie? No tak to sobie tłumaczę. Okej, więc tutaj możemy sobie odłączyć ciężaróweczkę i zatankujemy paliwko, żeby nam nie zabrakło. I możemy przejść do ratowania Mag Defense, ciężarówki, na którą czekam. Jestem jej ciekawy mocno. Chyba w tą stronę trzeba po nią jechać, nie? Bo tak sobie zerkałem, że gdzieś tu. I ona jest tutaj. Dobra, zaznaczymy sobie. Co to jest za przyczepka w ogóle? Prototypowa jednostka. Aha! To jest moja przyczepa zwiadowcza. Ja ją tu zostawiłem, bo ona nie działała mi w tym parku narodowym. Dlaczego? Nie wiem. Chciałem sobie szybciej, wiesz, odkrywać teren, a tu nie pykło. Okej. I teraz pytanie. Jak my przetrwamy ten przejazd?
Myślę, że dojechać to dojedziemy na spokojnie, tylko jak z holowaniem tym pojazdem będzie? Mam założone teraz najlepsze opony offroadowe. Do niego powinien sobie poradzić. Włączamy AWD, tylko nie wiem właśnie jak z mocą. Tamta ciężarówka powinna być uszkodzona i może nie mieć swojego własnego napędu. Ale no... Nie ma co się obsrywać jeszcze, może jakoś to będzie. Czy tu jest płytko? Mamy snorkel? Mamy snorkel, jakiś tam jest. Nie jest głęboko. To są jakieś takie po prostu mokradła. Nie ma stresu póki co. Ale ten Mag Defense jest potężny. On ma chyba trzy osie z tyłu, tak? To nie są żarty. Jest mega wysoko zawieszony. Ma doskonały kąt natarcia. Tak, trzy osie z tyłu ma. Niestety muszę podjechać tam do zadania, żeby je zacząć. Do tej takiej strefki, gdzie się zaczyna zadanka. Ale zrobimy to w ten sposób. Zobaczymy, o co tu w ogóle chodzi. Czy on jest jakoś uszkodzony, ten pojazd? Aha, dobra. O, jest uszkodzony. To dobrze, że wziąłem części naprawcze. Może się przydadzą. Kolego, pomóż mi! Moja ciężarówka utknęła na tej fatalnej drodze. Potrzebuję pomocy z wyciąganiem jej naprawą. Będziesz mieć moją wdzięczność za pomoc. Wdzięczność? Ja chcę ciężarówkę. Tak, i tutaj nam się pokazuje, że dostaniemy 5000 plus właśnie tego Mag Defense. Tak jest. I rozpoczynamy. Akceptujemy i śledzenie start. Proszę bardzo. Gotowi? No to rozpoczynamy misję ratunkową. Tak sobie myślę nad strategią, ale chyba od razu odbijemy w prawą stronę, tak jak przyjechałem. Bo wcale nie było tam tak głęboko. Aha, może najpierw naprawimy, nie? Bo może się okazać, że ciężarówka nie ruszy. Mag Defense, napraw. Okej. Okay. I podłączamy. Okej. Okay. Włącz silnik. Paliwo jest? Jest chyba. Odpaliła. I rusza. Gdzie mamy w ogóle podholować tego dziada? Czy ja ją naprawiłem? Aha, musimy zatankować. Nie będzie problemu, bo mam jeszcze trochę paliwa w tej ciężarówce. Na tyle, że na spokojnie mi wystarczy. A chcę wiedzieć, jaki jest nasz cel podróży na ten moment. Więc hop. I mamy znowu 223 litry. Zobaczcie, że nie musieliśmy nawet cysterny brać do tego zadania. Bardzo się cieszę. To teraz centrum serwisowe. Gdzie mamy centrum serwisowe? O, nie. Musimy doprowadzić tą ciężarówkę do garażu, czyli tą samą drogą, którą żeśmy przyjechali. Albo inną wybrać. Moglibyśmy pojechać tą polną tutaj. Ale ta, którą przyjechaliśmy, ja już ją znam. I nie wyglądała tak źle. Tutaj w pewnym momencie musieliśmy tylko... Na chwilę tu utknąłem, nie? Ale nic tragicznego. Myślę, że powinienem sobie poradzić w drugą stronę. No nic, próbujemy. Blokada dyfra. Niskie biegi plus. Tak, ta z tyłu się nie zakopała, jedzie póki co. To będzie wsparcie. Wsparcie ogniowe będzie. Nie no, stałem tutaj chwilę, dlatego się zatopiłem w błoto. Ale powinna sobie poradzić. Z tego co widzę, to ta z tyłu chyba też ma włączone, odpalone AWD na stałe. To bardzo dobrze. Bo to oznacza, że będzie mi cały czas pomagać nawet w najgorszym terenie. A może nawet i mnie pchać w niektórych momentach, jak teraz na przykład. Aha, zobacz. Dobra, niższe biegi. O, teraz mnie na pewno trochę pcha. Poruszam się powoli do przodu. Pokręcimy kołami. Mógłbym zahaczyć tutaj za drzewo, ale bym... Nie no, myślę, że mnie... A, bo ta ciężarówka z tyłu nie ma snorkela. To jest taki minusik. Wysokie biegi. A, wysokie mamy bez AWD. Okej. Okay. To niezły serwis. Zakopałem się tam srogo. Myślę, że to też dlatego, że raz tam już przejechałem i to błoto pod wodą zostało wyjeżdżone.
i zrobiły się takie dodatkowe kolejny, to ma znaczenie tutaj. I przez to ciężej było mi to przejechać drugi raz w tą samą stronę. Ale już jesteśmy na dobrej drodze. I odzyskujemy sobie pana Maka. Muszę podjechać sobie jeszcze do stacji benzynowej, zatankować furę. Ale poradzimy sobie. Myślę, że Mak nie potrzebuje tankowania, bo dałem mu pełny zbiornik, nie? Więc nalajcie. Tak naprawdę mógłbym się do niego teraz przesiąść i po prostu nim pojechać kawałek. Może nawet da się tak zrobić. Poczekaj. Ręczny. I zmień pojazd. Nie, niestety nie ma lekko. Niestety trzeba go dostarczyć w ten tradycyjny sposób. No to jedziemy. No, próbujemy to odkręcić. Uła! Jak niewiele brakowało. Jeszcze może brakować. Dobra, blokada dyfra, bo tutaj to nam przeszkadza głównie. Któryś tu kamień mnie tak zajebiście podbił. Ale... Tak, tutaj jest taki kamyk. Lepiej jechać tu, taka półka jest wyżej i nią najlepiej cisnąć, bo tutaj jest ciężko. Jeszcze ten z tyłu się zahaczył, a tu nie ma nigdzie miejsca do podczepienia. Cholera. Nie tak, nie tak. Patrzcie, jakie takie niepozorne te kamienie są. Wyrosły gdzieś z tej ziemi i zrobiły kłopot. Dojeżdżamy powoli do nowego centrum serwisowego. Odkryliśmy nową przyczepę. Świetnie. Podoba mi się to miejsce serwisowe, bo zobaczcie, tutaj mamy jakieś takie ramy poukrywane, gdzieś tam jakiś silnik jest, jakieś rzeczy. No, ciekawe. I tutaj mamy też przyczepę, jakiś taki garaż. Fajnie. Podoba mi się. I panie Maku, czy to jest tu? Czekaj, czekaj. Nie, to jest kurde obok. Mogłem zobaczyć na mapę. Pokazały mi się takie dwie strefy. Ale okej, nic się nie stało. Dociągniemy go też tam. Cyk, cyk, cyk. A. Ej, błotniste to podłoże tu. Trzeba naprawdę dobrymi ciężarówkami przyjeżdżać. To jest chyba najbardziej błotniste miejsce z całej mapy. Rozumiesz? Miejsce, gdzie przyjeżdża się zniszczoną ciężarówką po to, żeby ją naprawić, jest najbardziej zaniedbałe pod kątem gruntu. Mam nadzieję, że jak poprzywozimy tutaj różne elementy, które będą odbudowywać ten warsztat i tak dalej, że one sprawią, że to podłoże też będzie jakieś takie bardziej utwardzone. Świetnie, ciężarówka jest w dobrych rękach. Trochę to naciągane, nie? Tak gościu chciał, żeby wyciągnąć ciężarówkę, ale no... Nieważne. Mamy Maka Defense. Zajmiemy się tym samochodem już w następnym odcinku, na który was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się. Na razie. Heja!